wiem, się zaczęła od Piotrka i od filmu Broad Peak, który niebawem wreszcie się pojawi. Ja zacząłem w ramach przygotowań. A to był czas, kiedy Aga była, dzieci były małe, dopiero co tak naprawdę miały ile? One się dopiero urodziły. Tak, jak zacząłem pierwsze w ogóle castingi, to było tuż po ich urodzinach, potem zaczęły się przygotowania, więc wtedy Aga była w domu, jeszcze karmiła. No i potem jak to się skończyło, już skończył się mój film, to ty też zaczęłaś wracać do aktywności fizycznej, szukałaś aktywności fizycznej i znalazła mojego trenera. Wiedziałam, że tak spróbuję. Spróbowałam i już zostałam wręcz tak na pełen etat. I to jest super, bo ja dzięki temu też mogłem zostawić sobie to hobby akurat po filmie, żebym mógł to robić, bo inaczej, gdyby to było tylko moje hobby, nie poszło. Zbliża. Wiesz, od tego, kto asekuruje, zależy twoje życie, więc to już jest takie, można powiedzieć, zbliżenie na maksa. Wiesz, pięcioletnia nieprzerywana wyprawa wspinaczkowa. Największą trudnością jest wspinanie się z bliźniakami. Myślę, że to jest hardcore, naprawdę. Na pewno jestem odważniejszy w czytaniu bajek. Przez to, że czytam im, to też się odważam potem w takich sytuacjach, gdzie tego używam, że to się stało takie normalniejsze. Znaczy nie muszę sobie tego wyobrażać, tylko wiem, jak to działa. Dzieci prywatnie są naszymi dziećmi, a my jesteśmy ich rodzicami i tego nie da się oszukać, więc tak jak normalnie staramy się żyć i traktować tę pracę jako pracę, tak traktuję też i obecność w sieci, i obecność w... Ale to są prawdziwe, no bo to są miękkie i prawdziwe. Ale one super są, prawdziwe są, tylko rzeczywiście są fantastyczne. Miękkie. Tak. Dotknij. Super. Ida, to są... Pokażemy, gdzie... Żyjemy razem. Będziemy tak żyć... wiesz, jeszcze mam nadzieję, jak najdłużej. Więc wydaje mi się, że to jest naturalne. Ani nie robimy z tego jakiegoś specjalnego show, ani... Po prostu, wiesz, trudno byłoby teraz specjalnie wyłączać je z jakiegoś elementu naszego życia. Opowiadamy o sobie, jesteśmy widziani, jesteśmy, żyjemy, spotykamy przecież nie tylko znajomych, nawet na ulicy spotykamy ludzi, których nie znamy, czy w przedszkolu, czy w szkole, gdzie wiedzą, kim jesteśmy, czym się zajmujemy i staramy się jakoś tak normalnie żyć. Nie?